Ziemia obiecana czy ziemia niczyja? Czy jest szansa na zmianę prawa dotyczącego gruntów pokopalnianych? Czy śląscy politycy potrafią zawrzeć ponadpartyjny sojusz w tej właśnie sprawie? Nietypowa debata odbyła się dzisiaj w byłej kopalni Michał w Siemianowicach Śląskich. Nietypowa, bo wzięli w niej udział kandydaci ze wszystkich komitetów wyborczych, a to w ostatnich tygodniach kampanii naprawdę ciężkie. Województwo śląskie otrzymało właśnie ponad 2 miliardy euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Te pieniądze dla byłych kopalń mogą być drugą szansą. Paweł Jędrusik. Organizatorzy debaty, czyli Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Stowarzyszenie Pacjent Europa, wyliczali, że obecnie w województwie śląskim jest 6,5 tysiąca hektarów terenów pogórniczych. Chodzi o to, żeby tym terenom przywrócić funkcje społeczne, gospodarcze, żeby to nie były nieużytki, które leżą latami i tak naprawdę nikt z tym nic nie chce zrobić. Samorządy nie mają odpowiednich finansów. Też status prawny często tych terenów jest bardzo niejasny. Wśród proponowanych zmian legislacyjnych pojawiły się m.in. takie, które umożliwiłyby przekazanie samorządom takich terenów bezpłatnie. Jeżeli przekazywać gminom, to pod określonymi warunkami, żeby to były tereny faktycznie wykorzystywane na innowacyjny przemysł, na odnawialne źródła energii, a nie po prostu na kolejną zabudowę pod drogie mieszkania. Albo pod magazyny, więc my uważamy, że jeżeli przekazywać to warunkowo, ale też większą rolę widziałbym tu dla SRK, bo jednak zamykanie kopalni powinno być traktowane w perspektywie wieloletniej i planowane już pod konkretny cel potem. W poprawie sytuacji może pomóc Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego województwo śląskie otrzymało 2 miliardy złotych. Chodzi o to, żeby ta transformacja, która będzie przeprowadzona, jak się wydaje, przez Fundusz Transformacji Śląska, była konkretna i szła w kierunku realizacji przynajmniej większości tych celów, które jest zamierzona, i nie widzę tutaj żadnego problemu. No, problem jest z tym, czy będzie zgoda polityczna w pewnych przestrzeniach. Mówię o samorządach, jednostkach samorządu terytorialnego, bo ja przeżyłem kwestię dystrybucji węgla w Polsce i zauważyłem, że niektóre samorządy, na szczęście nieliczne, jednak działały, moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, na niekorzyść mieszkańców. Organizatorzy debaty wskazywali także, że często tereny pokopalniane są jednymi z najatrakcyjniejszych działek w śląskich miastach. Są położone między węzłami komunikacyjnymi i mają duży potencjał biznesowy czy kulturalny.